Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w City Skylines 2. No słuchajcie, wow, a to fajnie było, kurczę, takie chmury, ale już się skończyło. No bo tak, no bo żeśmy skończyli w nocy i zaczynamy w nocy. Dobra, no musimy się wziąć, słuchajcie, za naszym miastem. Zauważyłem, że już kurczę, troszeczkę zaczyna trybić ta gra mi. Nie wiem jak długo. Co tu się dzieje? Zanieczyszczenie powietrza. No właśnie. Tego się obawiałem, ale wiecie co, zrobimy tak, że chyba będziemy musieli zrezygnować z tych tutaj budynków, bo oni będą wiecznie niezadowoleni. Wysoka przestępczość, ruch uliczny, zanieczyszczenie powietrza. Na razie ogólnie są zadowoleni. Dobra, ja sobie to odpauzuję i wiecie co, no właśnie, popatrzmy co my tutaj mamy, właśnie, drogi, jak tutaj te drogi się tutaj... No są. W każdym razie wiemy, że są. Dobra. Dostępność parkingów. O kurde. To już trzeba więcej tych parkingów porobić. Tylko, że bardziej chyba tu. Przy tych większych, no to chyba bardziej tutaj te parkingi byśmy zrobili. Jeszcze z jeden parking. Taki duży. Okej. Jakiś bardzo duży parking. O kurde. Co on tą zajmie? Tylko, że no właśnie, tutaj to nie bardzo gdzie. W sensie to bym zrobił, wiecie, tutaj. Kurde, no. No taki duży. Ale to połowę osiedla wywali. Tu są bardzo niezadowoleni z tego. To może tu parking byśmy zrobili? Czekajcie. Czekajcie, co tu jest to? Rezydencja geniusza rzeźbiarstwa. Dobra, to ten przeniesiemy budynek. Przenieś. I jego gdzieś tu wywalimy. O, niech sobie tutaj rzeźbi. Chociaż kurde, jak on to tak na peryferiach powinno być jakiś. Chociaż nie, no bo nie, bo to wtedy ludzie. To oczywiście, co tutaj tu postawimy. Czemu, co tutaj się dzieje? Tu coś jest. No właśnie. To może tu? Też tak przy tych. To trochę tak nie pasuje, nie? Przy tych dużych blokach. Może tu. O. Może tu? O. I co, on już teraz nie powinien być niezadowolony. A te budynki. No właśnie, to musimy tak. Musimy, a to da się je przenieść. A co to jest szczęśliwy? No nie za bardzo są szczęśliwi w ogóle. Co to jest? Jakaś tam rodzinka mieszka. Kurde. Dobra, to będziemy musieli to wywalić. Wyburzyć. I tu te parkingi postawiamy. Taki będzie plac parkingów. Chyba tak zrobimy. Ale tak sporo tych budynków by trzeba było wytrzebić. No ale trudno. Czekajcie. Zatrzymamy. Ludzie nie będą... O kurde, no czemu nie mogę? A co to jest? To jest dom? Co to jest? Rezydencja Gwiazdy Teatru. To można chyba przenieść. Przenieść, tak jest. Gwiazdy Teatru. Proszę bardzo. Tu niech sobie mieszka. Gwiazda. A to? Osiedle. Dobra, to też tego. Bach. Ten budynek, ale właśnie, bo to co? Aha, nie, bo to jest. Czekajcie, bo tutaj jest. A można go przenieść? Czekajcie, co to jest? Osiedle Korondum. Można go przenieść, tak. Przenieść, tak. Przeniesiemy go, słuchajcie sobie. No tu bym chciał, tylko że no właśnie. Czy ja mogę go tak. Kurde. Przestawić go troszeczkę. Czekajcie, jak tu jest. Pokażenie konturów, ściągnij do strony drogi. Nie, 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 nie.
robić. Nie, 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 nie. No tu. No dobra, może tak. A bym go tutaj postawił. O. Bo tutaj już wchodzę na coś. Dobra, to tu. To tu. A co to to? Porzucono. Dobra, to sobie coś takiego, że tak. Ten jeszcze Bach i ten jeszcze Bach. Teraz zobaczmy, co tutaj. Tu jest plac taki właśnie niezagospodarowany będzie. To musimy teraz to odznaczyć. To poodznaczać. I tutaj najwyżej takie parkingi porobimy większe. Tak. Tylko, że no to będzie trochę żenujące. Chociaż może tu. Może takie. Będą małe. Tutaj. No tu się to nie zmieści. No jeszcze nie wiem, co tam. Że takie dwa parkingi tutaj. A w razie czego to tutaj zrobimy sobie. O. W ten sposób. No i dobra. Tamte. Nie wiem, dobra. No tak mi się wydaje, że tak będzie. Najwyżej nawet można by to przenieść, słuchajcie. Bardziej. Tu już nie może. Też nawet z tych zrezygnować. I bardziej w tą stronę iść już. O, na przykład tutaj. A te. Ale chociaż póki tam są, to w sumie. Nawet tu możemy zrobić. Chociaż, że kurde, wiecie co? Bo te takie budynki, te. O, te. Europejska zabudowa mieszkalna. Bloki mieszkalne ze strefą komercyjną na parterze z mieszkaniami na wyższych piętrach i mieszkalniami na wyższych piętrach. To jest może być dobre. To możemy wybudować w sumie. Jakby co. No. Teraz już mniej będą niezadowoleni z, słuchajcie, z zanieczyszczenia. No bo kto tu? Elegancko. Dobra. Wiecie, co jeszcze chciałem sprawdzić? No, wziąć się jeszcze za naszą linię autobusową. Bo to mnie bardzo intryguje. A mianowicie, kurczę, jeszcze inaczej to jeszcze raz zbudować. Gdzie w ogóle? No ciemno jest, Holender, i nic nie widać. Dobra, niech leci ten czas, bo po prostu nic nie wiem, gdzie co jest. Czekajcie, no gdzie jest ta linia autobusowa nasza? No tutaj. Tutaj. I tu jeżdżą. Ale wiecie co, no właśnie, bo ja bym chciał, żeby one blisko jeździły też naszych szkół. Ja bym to, dobra, wiecie co, no niech się zatrzyma, albo może teraz nawet to poprawię. Gdzie one są? Z wiata autobusowa. No są tu. Dobra, a gdzie są uczelnie? No właśnie, widzicie, tu jest uczelnia, tam jest uczelnia, tu jest. Tu jeszcze powinna być, dobra, jedna, dobra. A my mamy po maturalnej? Mamy szkołę pomaturalną. Mamy. Dobra, no to dobrze. Zobaczcie, iluś tu, tutaj się ten. To już ładnie tutaj mamy uczniów pomaturalne. To kurczę, już na uniwersytet by chciało iść troszkę ludzi. No to też trzeba będzie uniwersytet zrobić w pewnym momencie. Gdzieś tam walnąć. Tylko, że właśnie, no najlepiej to wiecie co, no właśnie, przystanki zrobić koło uniwersytetu i takich tych różnych rzeczy, typu na właśnie, czy cmentarz, tak? Jak tam cmentarz? No to jest liceum. Akurat to jest liceum. No. Czekajcie, co to jest? Urząd pocztowy.
No właśnie, a to co to? Zajezdnia autobusowa. No właśnie, a to co to? Elektryczne, dodatkowy garaż. Ale nie, nie potrzebujemy, nie mamy. Jejku, ale sporo. 15 jest w użyciu? Pojazd w użyciu wraca. Aż tak? A nie, to jest urząd pocztowy. Matko, kochano. A tu jest 5, 205. Jakie my mamy koszty z tym związane? Czy w ogóle nam coś ktoś przynosi te pieniążki? Obywatele. Linie jest jedna. 1500 obywateli na miesiąc. No to chyba nieźle, nie? Towary. Suma. Zajezdnia, drogi. No ale dobra, ale chciałbym zobaczyć jakieś koszta z tym. Czy w ogóle coś zarabiamy? No to nie, opodatkowanie. Ja nie będę tutaj podatkowywał. Na razie nie, ze względu na to, że mam nawet, zobaczcie, no 28 tysięcy na plusie. To jest moim zdaniem spoko. Ale zobaczcie, transport. To trybi. To strasznie trybi. Opłaty. Mamy więcej opłat i se... Kurde, to coś wyda... Nie, to coś z tym musimy zrobić. Kurde, tylko jak? Ja nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to... A, jeszcze coś. Jeszcze coś. Słuchajcie, bo widzę, że mamy... Teraz to zauważyłem, zaraz wam coś pokażę. No teraz to przed chwileczką zauważyłem, bo tam było. Produkcja, zobaczcie. Mamy kamienia deficytu. Musimy kamień wydobywać. A my nie wydobywamy. A wiecie, gdzie wydobędziemy? Tutaj. Tutaj będziemy wydobywać. Patrzcie, bo tutaj... No tylko, że kurde, no nic nie widać w tej nocy. Tej nocy nic nie widać. No jedynie gwiazdy widać. Mi się wydaje, że będziemy... Bo tak, tutaj już mamy... wydobywamy metal, nie? Tutaj jest wydobywany. Jeszcze raz popatrzcie sobie. Produkcja, zobaczcie. Mamy tutaj zarówno... wydobywamy tutaj ruda metalu. Nadwyżki. Nie mamy nadwyżki. To jest produkcja. Deficyt. No to... No i tak... Ale nadwyżki nie mamy. Dobra. Ale mamy... Nadwyżkę mamy mocno tutaj węgla, nie? Tylko co to nam to w ogóle mówi? No przemysł wydobywczy... No jest import, nie importujemy, czyli węgiel, eksportujemy, dobra, eksportujemy, ale tutaj, tu elektryczność nawet nam daje, tak, a tutaj przetwarza, eksport, no właśnie bloki, te sprawy. No ja bym to tutaj wybudował, to byłoby zarąbista sprawa, ze względu na to, że jest tu miejsce, to też ani to nam nie zanieczyszcza terenu jako tako. A tu byśmy wybudowali ten, kurde, przemysł ciężki, ten, nie metalu, tylko kamienia. A co to jest to? A, górnictwo, to jeszcze włókien tekstylnych, kurde, warzyw, zboż. Warzywa w ogóle jakieś mamy? Kurde, nawet nie wiem, chyba nic nie mamy. To też tak powinno być na takich tych, może tu marchewkę byśmy robili. Dobra, na razie. A jak tam w ogóle jakaś inna jeszcze produkcja? Pokaż tam, nie? Jak tu mamy? Produkcja. Bo drewno mamy, tak? Deficyt mamy. Ja nie rozumiem tego. Produkujemy zbyt mało. Zboża mamy. Też mało produkujemy. Tutaj też mało to wszystko produkujemy. Tu mamy deficyty. No to niedobrze. Ale drewna też mamy deficytów. O, idzie dzień. Idzie dzień? Nie, głucio. Dobra, ale zajmijmy się najpierw kamieniem, bo tym na razie możemy się zająć. No i autobusami mieliśmy się zająć. To musimy poprawić na bank. Nie wiem za bardzo jak. A co my jeszcze możemy tutaj? Poczekajcie. Czekajcie, to możemy już więcej chyba nic nie możemy tutaj wybudować takiego. Dobra, ale tak, przede wszystkim zadowoleni są już, że nie kopci im tu nic. Czyli tu się powinno troszeczkę polepszyć. Wysoka przestępczość, ruch uliczny. O, dzisiaj się zmalało to. Ale ten przestępczość? Zwariowali. Czekajcie, gdzie to jest przestępczość? Tutaj. Gdzie my mamy jakiś posterunek policji? Tutaj mamy posterunek policji. I tu jest pojazdy w użyciu 6. Aha, a tutaj by było zapewnia więcej przestrzeni dla wozów policyjnych. Dobra, to wybudujemy im.
Dobra. Gdzie jeszcze jest? Będzie więcej wozów, nie? W użyciu. No to właśnie, bo tak to przestępczość. Rozumiem, rozumiem. Okej, patrzcie, już nawet pracowników coraz to więcej. Dobrze, dobrze. Gdzie jeszcze są policyjne? Gdzie policja? Tylko jednego tylko miałem? Niemożliwe. Tu jest jeszcze komisariat policji. Dobra. Jak on tam? 6 na 6, dobra. To tutaj też zrobimy. Dobra. No bo jak 6 patroluje, dobra, to tak, no dobrze, dobrze, okej. No miejmy nadzieję, że już troszeczkę nam ta przestępczość ogaśnie. Może faktycznie za mało patrolowało tych ludzi, znaczy tych policjantów, nie? Dobra, powoli, powoli jakoś tam dojdziemy do tego na razie. Dobra, to jeszcze tą sprawę załatwiliśmy. Teraz chciałbym załatwić też sprawę tych naszych, słuchajcie, autobusów niewdzięcznych. Gdzie one są? Tu jest. Zajezdnia autobusowa. Dworzec. Nie no, potrzebujemy. To jest zajezdnia autobusowa. No właśnie, teraz tak. Garaż. No, tak, nie no, mamy za ten. Ja bym to jeszcze raz, wiecie co? Dobra, a jak tu mogę sprawdzić teraz linię? No właśnie, linie autobusowe. Zajezdnia autobusowa. Wypuścić kamerę. Przenieść to nie. Koszt utrzymania. Przepraszam. Tutaj nie za bardzo widzę. To trzeba byłoby pewnie wejść tu. I teraz tutaj. Łączy przystanki autobusowe tworząc linię autobusową. Aha, no tutaj, dobra. No to tu jest, tak. Te przystanki, słuchajcie, no trzeba byłoby inaczej to już poprowadzić, moim zdaniem. Ogólnie, wiecie, linie autobusowe to działają, wiecie, jest coś takiego. Czekajcie, no żeby to kurde jakoś tak. O, przypuśćmy, kursor chciałem. Jedzie sobie autobus, nie? Na przykład to jest pierwszy przystanek. On to sobie tam jedzie, jedzie do drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i gdzieś tam, o to jak tutaj, i on powinien wracać tą samą trasą. I tak są linie zrobione. On tą samą trasą powinien wracać. A u nas to jadą tak. Otaczają to całe miasto. No to tak nie działa, nie? We współczesnych tak nie działa, że jeden autobus objeżdża cały ten jakby rewir taki i wraca. I teraz ci ludzie, na przykład stąd, żeby przyjechać z powrotem, to muszą cały to o ten, a nie wracają normalnie tak. I to trzeba poprawić, to trzeba poprawić na bank. Bo po co ze szkół ludzie na przykład mają jechać kuźwa tam do tego. Do. Jak to się nazywa? No tutaj, na przemysł, na ten przemysł tutaj. Po co? Nie wiem. To trzeba poprawić. To trzeba poprawić. To trzeba poprawić. Może się zajmiemy zaraz właśnie tak. Najpierw słuchajcie, najpierw wybudujemy ten kamień tutaj. I będziemy mieli kamień. Przede wszystkim tutaj jakiś plac. To taki duży nie będzie. Ale. Dobra. Czekajcie, on chyba jest. On się stąd działa. Czy góry też wchodzą? Aha, to jest jeszcze jakiś kurde. Czy jak tu jest? Czy będą. A, tu jest ten. Okej. Okay. Trzeba troszeczkę więcej dać przestrzeni życiowej tutaj.
No i dobra. I mamy tutaj sobie kamień. Tutaj musimy więcej zostawić na paczta, jaki sprzęt tutaj dostarczyli. Ale mamy kamień. O kurde, zobaczcie jak nam to... aż tak poszłoby? Od razu przez ten kamień? Niemożliwe. Oni dopiero co tutaj zaczęli wybudowy ten metalu. Tu kamień. Może spadnie ten deficyt i nie będą dostarczać tak mocno. Nie będą tak importować, nie? Dobra. A tu jest coś takiego. Dobra. O to tu chodziło. Zobaczcie. Aha. Bo teraz tak. Tu jest stal. No ale tutaj to już ja nic. To jest, dla mnie to już jest magia, nie? To już dla mnie to jest magia, nie? Z jakie łóżka? Co tu chodzi? O co tu chodzi? Co to jest? Media. Kwatery mieszkalne. Kurde, to trzeba było, widzicie, no to trzeba też wziąć pod uwagę, ale to dla mnie to jest magia. Dobra. Jak tam ogólnie? Patrzcie, wysoka przestępczość, minus 5 aż. O kurde. Jak toż? A czekajcie, a my możemy jakieś sobie tu punkty w tej, tu. Opieka społeczna. Zapewnia uboższym obywatelom wsparcie finansowe, co wspiera ich samopoczucie i obniża prawdopodobieństwo złamania przez nich prawa. No właśnie, teraz może kurczę jest tak, że właśnie... Opieka społeczna, no nie bardzo ja bym chciał tego odbudować, no ale jeżeli to ma zmniejszyć... obniżyć prawdopodobieństwo złamania przez nich, przez ludzi prawo. Opieka społeczna. No dobra, pójdziemy w ten punkt jeden, zrobimy. No i wybudujemy tą opiekę społeczną. Zobaczymy, co się stanie. Czy zmniejszy się po prostu przestępczość, nie? Mamy też tych punktów też sporo. Odblokujemy. Urząd Miejski. Urząd Miejski to centrum dla różnych departamentów miejscowego rządu. Skuteczniejsza biurokracja zmniejsza oprocentowanie pożyczek, a także ceny importowanych towarów. O! To by było dobre. Urząd Miejski? Czemu nie? Odblokujemy. Dobra. Więzienie, kurczę, komenda policji, to też by się przydała. Dobra, na razie zobaczymy. Wybudujemy tą opiekę społeczną i Urząd Miejski. Tak. Ale wiecie co? Jeszcze bym chciał najpierw załatwić tą sprawę z tymi... Chociaż nie, bo tu jest sporo... Dobra, bo mam, widzę, że tutaj jest przestępczość, wysoka przestępczość, minus 4. Było minus 5. Dobra, ale czekajcie, puścimy sobie ten... tutaj gdzieś to jest, tak? Administracja. Opieka społeczna. Kurde, ale wielki ten budynek. I co to tutaj? Masakra. No aż takie to wielkie? Ty, może tutaj wybudujemy? Bo tutaj jest... Tutaj mają... Aha, tutaj już są wybudowane jakieś tam... Ale w sumie... A co to? Zanieczyszczenie powietrza? No zwariowali chyba. To w sumie... Czekajcie, ale to... A jakby tutaj to wybudować? Tylko, że tutaj to jest jakiś... Szkoła. Opieka społeczna. Kurde, jakie to wielkie. Tu się nie mieści nawet. Tu się nie mieści. Musiałbym tu gdzieś, kurde, tutaj wybudować. No tylko, że... Ale to tak może najwyżej. Przynajmniej może to tak właśnie byśmy zrobili. Dobra. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy. Wysoka przestępczość minus 4. No i teraz co tutaj mogę zrobić? Pracownicy 12. No właśnie. Niewykształceni. Wykształceni.
Dobra, na razie to tak zostawimy. Na razie to tak zostawimy. Zapotrzebowanie też na przemysł jest. Tam zawsze z przemysłem to mogę zwiększyć. Tutaj. No właśnie, tylko jeszcze jak? Chyba tutaj. No właśnie, tutaj po wybudowałem. To mogę tutaj ten przemysł im. Miałem bardziej w tamtą stronę iść. Czy tak będzie zrobić? Ale na razie dobra, niech se tak będzie to. Dobra. No dobra, zajmijmy się kurczę tym planowaniem tych dróg. Wiecie co? Dobra, to ja zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. A mamy zajezdnię? Gdzie tu jest taksówek? No tu jest jakaś ten, ale to jest zajezdnia autobusowa, a mamy zajezdnię taksówek? A do czego te taksówki by były? Czekajcie, bo mamy. Czekajcie, taksówek. Tu jest autobusowy, zajezdnia autobusowa, dworzec. Zajezdnia taksówek. Garaż i warsztat naprawczy dla taksówek. Znajduje się również niewielka dyspozytornia. A my mamy w ogóle coś takiego? Chyba nigdzie nie mamy tych taksówek. Może kurde, byśmy gdzieś to wybudowali. Słuchajcie, też tak blisko może tutaj jakoś. Co to jest tutaj? Tutaj jest. Aha, dobra, to może faktycznie gdzieś postawimy tą zajezdnię taksówek. Słuchajcie, tutaj. Okej. A co to? Urząd Pocztowy minus. Czemu? Centrala umożliwia taksówkom odbieranie pasażerów z dowolnego miejsca, nie tylko z postojów taksówek, ale nawet postojów elektryczne. Zapewnia więcej przestrzeni dla taksówek. Dobra, to damy. Dobudujemy. Nawet tutaj. Możemy. I weźmiemy tak to. Dobra. No i dobra. Troszeczkę na pewno nam podniesie to zarabianie. Chociaż teraz widzę, kuźwa, to wszystko leci w dół na razie. No ale spoko, bo to słuchajcie, musimy się na razie jeszcze z tym jakoś tam oswoić. W sensie, że no widzicie, tu już troszeczkę nam się chyba zmniejszyło ten deficyt. Wysoka przestępczość, minus 3. No to o jeden w dół poleciało. Oj, przepraszam. Tu jest jeszcze chyba porzucono. Dobra, to porzucono. To wybierz. Raczej wybórz. Dobra. Dobra. To co, byśmy tymi kurczę. Ale żeby to zrobić, słuchajcie, to ja musiałbym. Co to jest to? Europejski postój taksówek. Postój w Europejskim stylu taksówki czekają tu na potencjalnych pasażerów, a ci mogą je odnaleźć. A to? Europejska wiata taksówka. Kurde, to może źle zrobiliśmy, że żeśmy to wybudowali jeszcze. Linii. Nie ma linii, ale jakiś tam. Dobra, to może nie tak. Dobra, na razie to słuchajcie, bo widzicie, to w tysiącach jest w towarach. To właśnie. Na razie nie. Musimy to jakoś ogarnąć. Czyli tak, zatrzymam. Europejskie oznaczenie przystanku autobusowego. A my mamy tutaj, a to jest europejska wiata. To więcej kosztuje. Wiata autobusowa w europejskim stylu ze ściankami, z zataszeniem siedzeniami. Wymaga drogi z chodnikiem. What the hell? Że co niby? A tutaj jest przecież chodnik. A nie mają tu chodniczków? Nie, no mają. Elegancko. Dobra, tylko teraz tak. Gdzie tu wybud... Ojejku. Pierwsze... Znaczy tak, pierwsze co to musiałbym zlikwidować tą linię. Gdzie ona by... Gdzie ona jest? Transport publiczny. To jest tutaj. I bym zlikwidował tą. Czekajcie, to chyba by trzeba było tak. Nie, to chyba niszczyliśmy tak, nie? Kurde.
Tak. Dobra. Zara, zara. Gdzie są kolejne? Pokaż tam nie kolejne, nie tu. Co to jest to? A tu już ludzie, tak? Siedzą w ogóle? No 33 z 80. No tak powiem wam szczerze, nie za ten. A jak tu można normalnie wziąć tą linię? Linia jedna, gdzie ona jest? Właśnie. O, może tutaj ją się da. Usuń linię. Tak jest. Tak. Usuń linię. Usuń linię. Dobrze. I teraz co? Musiałbym jeszcze raz wybudować te... no właśnie. Są usunięte. Dobra. Tylko teraz tak, jak tutaj to zrobić? Bo ja bym tak. Te przystanki na razie. Tu. Gdzie jest przystanek kolejny? Tu jest jak coś, nie wiem co tu jest. Gdzie są przystanki? Mówcie. Tu są. A co to jest to? Tu jest chyba skrzynka pocztowa. Chyba. Dobra, teraz widzę tutaj przystanek. Dobra. Musimy, na razie, dobra, na razie tam się, wiecie, no, na razie to nam się... Na razie to... wszystko będzie, wszystko będzie. Wszystko będzie. Jeszcze raz muszę to wybudować i pomyśleć nad tym, naprawdę. Żeby to miało ręce i nogi. I zrobimy tak, jak normalnie w takim w miastach jest. Nie wiem, czy to... No, widocznie spełnia to rolę, nie? Że to wygląda... Jak... no, że... Uj! Co ja już bym usunął? Chyba pocztę usunąłem. Niedobrze. 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 Gdzie to jest ta poczta? Gdzie ona była? To gdzieś tu. Właśnie. Skrzynka pocztowa. A linie są jakieś? Straszna dostępność usług pocztowych jest bardzo mała. Dobra. Gdzie one są, te skrzynki? Strasznie mało. Może faktycznie za mało. Dobra. Dobra. Nie wiem, czy to tak... Teraz tak, gdzie jest budynek ten... Poczta, tu jest poczta chyba. Co to jest? Nie. Gdzie jest poczta? Gdzie jest poczta? To jest urząd pocztowy. No właśnie, gdzie jest urząd pocztowy? Słuchajcie. Tu jest. Co on tutaj ma? Ulepszenia. On ile ma? Tu jest 18. Pojazdy w 18 na 20. Trzeba będzie więcej. Dobudówka na przesyłki. Garaż dla furgonetek pocztowych. A jaka jest pojemność? 31 tysięcy. Nie, no to na razie nie. No tam spoko. Tylko może tych samochodów trochę więcej byśmy musieli. No, no właśnie. Teraz dobudować to będzie problem, bo nie ma jak za bardzo miejsca tu. Ocie, panie. Nie pomyślałem o tym. Wiecie co? To da się przesunąć? Tak, da się. Na szczęście. Przesuniemy tu. A to dobudujemy. Garaż do furgonetek tutaj. Ile tych furgonetek więcej? 10. No i dobra. No i mamy sobie. No wiadomo, że teraz tam wszystko to pójdzie w dół. Ale dobra, jest jak jest. Nie jest źle, mam nadzieję. Co tutaj jeszcze? Dobra. Musimy to, no tym się zająć tutaj, widzę, bo tą linią, kurde. Właśnie. I teraz tak, gdzie by położyć. Ale to weźmy te europejskie wiaty autobusowe. Tak. Przede wszystkim tu jest co? Tu jest cmyn. Nie, to liceum jest. No to na pewno przy liceum postawimy. To na bank, nie? Boisko sportowe. Biblioteka szkolna.
Ale na razie to tam nie korzystają z biblioteki. Biblioteka to dopiero jak będzie uniwersytet. Dobra. Czekajcie, to tak. Weźmy tak, to. No i przy uniwersytecie, nie? Tutaj jakieś to trzeba będzie postawić. Gdzie jest wejście? No, tutaj. No to tu trzeba postawić na bank. Cyk. No i to z drugiej strony też powinno być. Cyk. No właśnie. Dobra. Mamy. Mamy pierwszy przystanek, słuchajcie. Bardzo ważna rzecz. Tutaj to są taksówki. To taksówki nie potrzebujemy. Teraz to tutaj ważne rzeczy jakieś mamy. Jakieś budynki. No na pewno tutaj by trzeba było jeszcze walnąć. Tylko jakby tu jechało, to pewnie... Co to jest to? To jest jakaś rezydencja. Myślę, że tak. Jakby tu pojechało... Może kiedyś... Kurde. Może garaże jeszcze jakiś, raczej parking. Parking by się jeszcze przydał. Słuchajcie. Jeszcze większy parking, może taki. Słuchajcie, parking by się przydał, tylko że on się tu nie mieści. No tu przy szkole to by się przydał, nie? Takie dwa parkingi postawimy. Tu przy szkole. Tutaj, chociaż tutaj też są parkingi, widzicie? Przy liceum. No widzicie, też są parkingi. No ale widząc te auta stojące tu... To jest kurde od zarąbania. Tych aut. Więc... Przydałyby się. No i tym bardziej też pewnie... Parkingi to się by przydały przy tych... No, ale tutaj są, no zobaczcie. Zobaczcie jak tutaj kurde... O. No, placy parkingowych to już jest od groma. Dobra, dobra, dobra. To teraz tak. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy? Tu jest zajezdnia autobusowa, to tutaj jest szkoła, liceum. Teraz tak, co tutaj jeszcze jest takiego ważnego? Jakie są ważne punkty tu? Gdzieś kurde musiał... No właśnie, liceum. Trzeba popatrzeć, co to jest mieszkaniowe jakieś. To na pewno... Plac piwakowy. To na pewno tutaj by trzeba postawić. Już wam pokazuję gdzie. Na pewno po drugiej stronie, bo one by tak. Autobus by jechał na pewno w tutaj, tu, 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 tu. Co to jest? Opieka społeczna. Kurde, no właśnie. Może tak zrobimy, że tu będzie się poruszał jeden obszar autobusów, tu by się poruszał, tylko że no właśnie, po co tu? No nie, to też tu, tylko że jak on by tu jeździł, cholera. To jest to liceum. Czekajcie, może tak, tutaj by się poruszał dotąd. Cholipcia. To jest ważne, to jest kurde, no, to jest... No bo tak wybudować, bo by było, to tak, wiecie. Bo wie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak, do liceum, no to powinni jeździć ludzie z mieszkań, nie? A nie z tam... Ta linia, moim zdaniem, nie powinna się łączyć z... Chociaż kurde, no właśnie, z fabrykami. No może tak, nie, tutaj chyba zrobimy. Czy to jedną linią tutaj jakoś zrobimy? A tu będzie druga linia i też łączy, żeby się łączyła z tą linią, nie? Tutaj gdzieś. Najlepiej to jakby to był gdzieś, kurde, zajazd jeszcze. Też ten zajazd to może być gdzieś indziej jeszcze. Ale dobra, to tu. I teraz tu byłaby trzecia linia. Tu byłaby... Przepraszam. Tu będzie jedna linia autobusowa. Tu będzie druga linia autobusowa. Tak o. A tu będzie trzecia. Jakoś tak. No, jakoś tak. Tak by trzeba było to zrobić.
Tak by trzeba było to zrobić. Więc gdzie ja postawiłem te. No tak, tu jest. To. Czekajcie, bo to najważniejsze punkty tutaj widzicie. No to widzicie, tu jest. O, aż tam trzeba byłoby. Czyli tak, tu by trzeba było wybudować kolejną wiatę. Jakoś autobusową. Tutaj gdzieś. Albo tu, no tu gdzieś. On by sobie jechał aż tu do opieki społecznej. Nawet tak. Dobra, to wiem, czekajcie. To zrobimy tak. To zrobimy tak. Tu jedzie. Jedzie sobie, bo trzeba by doprowadzić do tutaj, do tej opieki tu społecznej. Też ludzi. Później tutaj. Wysiadaliby też przy uniwersytecie. Więc ja proponuję, słuchajcie, wszem i wobec, musi to jechać tak. Prosto, tu będzie tak, tu będzie jechał tą stronę, tu, tutaj. Zrobimy. Cyk. Cyk. On będzie jechał później sobie tu i tu musi przystanek zrobić zrobiony. Teraz tutaj do uniwersytetu jedzie. Tu. On jedzie sobie prosto później. Co to jest tutaj? Tu jest jakiś tam by skręcał, słuchajcie. A może tylko jedną linię tak zrobimy, że tutaj będzie po tym jeździł blisko sobie tu, a na strefę jakiś inny, ale właśnie się łączył, właśnie. Dobra, to będzie tu. Tylko co, musiałby zawracać. Cholercia. To nie jest takie łatwe, słuchajcie. A tu są jakieś przystaneczki? A kto tu przystanek postawił? Może były? Ja tego nie założyłem. No właśnie. Jeszcze coś gdzieś pewnie są. O, tu jest jeszcze jakiś. No właśnie. Tu jeszcze jest. Się ukrył. Dobra. No kurde, no nie wiem jak to zrobić, no. Bo wiecie, kurde, tutaj jedzie, tu jedzie, tu by jechał, tu by jechał, tu by jechał, tu by, nie, no tu musiałby jechać, chyba tutaj by był kolejny i tu by zawraca, nie, tu by jechał. To tak by krążył w jedną stronę, a drugi w drugą, bez sensu. A nie lepiej jakby tak krążyły. Tylko że to by było bez sensu, bo czekajcie, bo jakby jeździł se tutaj. I może byśmy zrobili to tu i on by tu zawracał. Na drugi co? Drugi musiałby jakoś tutaj zawracał. Trzeci by tutaj i zawracał. I tą samą jakby linią jechał cały czas, nie? Kurde, no nie wiem. Dobra, słuchajcie, pomyślimy to, ja tu muszę się z tym przespać. Muszę się z tym przespać, pomyślimy, słuchajcie, w kolejnym odcinku, jak tam w ogóle, no nie będę puszczał, kurde, tego czasu, no bo, wiecie, ludzie są niezadowoleni, jak nie mają autobusów. Kurde, tam jest jakiś placyk. Alcatraz tu będzie, słuchajcie. Więzienie Alcatraz zrobimy tu. No. No, ciekawe, czy to by było takie. Nie, jakbyśmy, kurde, tutaj. Tu byłoby. No, może tu, bo tutaj tak ten. Ale tutaj więzienie Alcatraz. Chociaż za blisko, może brzegu. To może tu, faktycznie. Tam więzienie byśmy postawili takie, kurde. Ja. Co, czym byśmy dostarczali? No, nie wiem, może jakiś port by trzeba było wybudować i coś tam.
Ale to dobra. Dobra, myślę, że na tym odcinek zakończymy. No, mam nadzieję, że Wam się podobał. No, było coś nowego cały czas. Jeszcze nie budujemy, słuchajcie, no tutaj zapotrzebowanie jest cały czas non-stop, ale mamy co robić. W następnym odcinku musimy mocno pomyśleć i zaplanować tutaj drogi autobusowe, albo właśnie zrobić to na zasadzie tak jak normalnie u nas w miastach w Polsce jest, że po prostu dany autobus, dajmy na to z numerem 4, jedzie, wiecie, no bo czwórka jedzie i wraca, tak? I po przeciwnej stronie ulicy jest przystanek i też czwóreczka jest, no. I to na tej zasadzie, nie? Że ten sam autobus pojedzie gdzieś na pętlę i zawraca. A nie, że jedzie i wraca i przyjedzie tą samą, jakby, wiesz, no, na ten sam przystanek. No to... Tu kurczę bym to jakoś inaczej to właśnie, bo tylko że no właśnie ludzie powinni z przystanku, no właśnie jeszcze mieszkanie jakieś powinniśmy, chociaż no nie, no są tu, zobaczymy jakoś to jeszcze, może tu tak kurde tą pętlę jakoś inaczej zrobić jeszcze, no nie wiem, dobra, pomyślimy w następnym odcinku, będziemy się głowić i wymyślać, no musimy to zrobić, bo no bo mamy kurczę te przystanki do zrobienia. No mamy te autobusy, musimy to uruchomić. A przystanki myślę, że taksówki, no to będą właśnie gdzieś tam przy liceum, jakiś tam se przy tym, przy takich większych jakby budynkach, nie? Typu na przykład tam, co tam jeszcze był, na przykład no do sklepów, wiadomo, nie? Ale na przykład, żeby był ten przystanek bardziej taki przy, kurde, przy szkołach może, przy cmentarzu, no później na przykład, no nie wiem, jak będzie kolej, nie, no to przy przystankach tych właśnie na kolei, na ten, ale dobra, to o tym już później, może właśnie jak będzie, kurczę, ten lotnisko, nie, w pewnym momencie, no ale to już, słuchajcie, w kolejnym odcinku, w kolejnych, bo na pewno nie w przyszłym, w następnym. Dobra, trzymajcie się cieplutko, do następnego, cześć.